Z ulicy Zamenhofa w Bytomiu na jej końcu skręcamy w lewo w ulicę Katowicką. Znak stop, czyli musimy tutaj się zatrzymać. Linia wskazuje miejsce zatrzymania. No i właśnie, uważajmy, aby za daleko za tą linię nie wyjechać, bowiem tutaj ulicą Katowicką jeżdżą tramwaje. Tramwaj, jak widzieliśmy, dość blisko krawędzi jezdni przejechał. Wyjeżdżając po przepuszczeniu tramwaju również uważajmy, bowiem tutaj mogą poruszać się również inne pojazdy. Jest to droga dwukierunkowa, a przed wyjazdem warto skorzystać z lustra.